Cześć. Wideo ze Slay the Spire. Tym razem będzie trochę inaczej. Zagram sobie w trybie dowolnym. Tak jakby utworzyłem własną rozgrywkę z pewnymi modyfikacjami. Dla utrudnienia będziemy grać na 20 poziomie wyniesienia. Mój pomysł jest taki. Będziemy grać cieniem. Z modyfikacją Incepcja. Początkowo artefakt jest zastąpiony nieustającym bączkiem. A to niesamowity potencjał. Wszystkie karty kosztujące 0. Te karty, które odrzucają karty, są super skuteczne. Żeby może trochę urozmaicić sobie, dodamy jeszcze jakieś modyfikacje. W Giglicy roi się od elitarnych przeciwników. Dodamy sobie jeszcze. Zapieczętowana talia. Czyli możemy skonstruować talię na samym starcie, wybierając spośród 30 kart. Skupienie jest niesamowite. Z bączkiem, zobaczymy zaraz dlaczego. Wszystkie karty kosztujące 0 mógłbym wziąć. Przygotowanie, plan ucieczki. Odbicie, smuga. Potrzebujemy też, co się zadaje obrażenia oczywiście. Mistrzowskie zdźwignięcie jest, to jest trochę innej kategorii karta. Może taniec ostrzy. Taniec ostrzy, celność. Płaszcz i sztylet. Okej. Ta talia jest wyśmienita. Więc nie powinno być trudno. Pamiętam, jest 20 poziom wyniesienia. Więcej elitarnych przeciwników, co jest wadą i zaletą zarazem. Mam bączek. Nasza ręka będzie pusta, dobieramy więcej kart. Okej. To jedziemy. Widzimy. Ta karta pozwala nam odrzucić wszystko z ręki i dodać 2 energii. A mając pustą rękę, dobierzemy kolejne karty, na które możemy tą energię wydać. Co ja robię? Przecież mamy celność. Odbicie, przygotowanie. Można teoretycznie jeszcze nie stworzyć nieskończoną talię bez większego wysiłku. Bierzemy złoto. Dobra. Super. Wachlarz plus noże. Kurde. Już zdążyłem zapomnieć o tym, że mam nieustający bączek. Płaszcz sztylet. Talia wyszła teraz zbyt potężna. Już na samym starcie. Ojej.
Same umiejętności. Plan ucieczki zawsze daje blok. Smuga plus darmowe karty dające blok. Świetna kombinacja. Osobny wachlarz. Ok, nie mówmy hopu i nie przeskoczymy. Ale wygląda to łatwe zwycięstwo. Widzimy, zostało 20 bloków do kolejnej tury. I 3 energii. I więcej noży. I smuga. Tinksha. Ekstra. Widmowy zabójca, widmowa forma. Sądzę, że na ten moment nie potrzebujemy kart obronnych, a ta karta, no, to jest wielkie fopa razem z boczkiem. Mowy zabójca, it is. Wykuwamy. Sądzę, że celność. Mam 5 kart generujących noże. Klątwę zatrzymują nasze combo. Trzeba z tym uważać. Od tego też są karty. Od tego też są karty odrzucające karty. Żeby móc się ewentualnych klątw i kart sanu pozbyć. Chcę ta zbyłka z masłem. Wyładowanie. Ta sama filozofia. Dużo obrażeń. I pozwala nam odrzucić karty, których nie jesteśmy w stanie zagrać. Żeby móc wybierać dalej. Wytrzymałe bandaże. Mam obie relikwie związane z odrzucaniem kart. W sumie to zajebiście. Let's go. Miło było dobrać smugę. Yes. I klątwa na sam koniec. Genialnie. Czyli mamy klątwę, że tak powiem, z głowy. Smuga. I wyładowanie. Każde odrzucanie kart zadaje 3 obrażeń, daje nam 3 bloku. Niemalże jak poszukiwanie. Sakwa szklanych kulek. Wielki finał. To co nie może być. Jeszcze jeden dymowy zabójca. Nie wiem, czy potrzebujemy 2. Chyba nie. Ale po ulepszeniu ta karta kosztuje 0. Możemy mieć permanentnie podwójne obrażenia. To byłoby niezłe. O, w sumie nie giną od jednego noża. Przygotowanie. Zadławienie też. Zadławienie też jest całkiem niezłe. Mam mnóstwo tanich kart. Ta karta kosztuje 2, co jest serio problemem. A przygotowanie, no to jest darmowy blok, darmowe obrażenia, darmowe dobieranie kart. Nasza talia jest potężna, więc możemy po prostu walczyć. Tak, mam podwójne obrażenia i akurat żadnych kart ofensywnych. Już. Jeszcze jedna smuga, jeszcze jedno przygotowanie.
Dobra, trzy smugi. To znacznie zwiększa spójność talii. Teraz możemy ulepszyć co? Widmowego zabójcę. Albo któryś z sańców ostrzy. Najpierw to, że móc to zawsze zagrać. Możemy utalić miksturę za artefakt. Niebieska świeca. To w sumie nie jest złe. Pozwala nam zagrać klątwę, żeby móc dalej dobierać karty z naszej relikwii startowej. Teraz ulepszamy drugiego widmowego zabójcę. Chyba tak. Chcemy tak samo coś potężniejszego. Smuga, please. Połowę życia stracił w pierwszej turze. Co mam powiedzieć? Moment. Praktycznie po nim. Możemy wziąć klany nóż, bo to po prostu dużo obrażeń. Klonowanie nie jest nam jakoś koniecznie potrzebne. 1000 cięć. Noże zadają znacznie więcej. Bez tej karty. No dobra. I... kamień filozoficzny. Aczkolwiek kopuła też byłaby dobrym wyborem. Oczywiście ptaszory. Jak na złość. Kurde. Ptaki wszystkie atakują w pierwszej turze z kamieniem filozoficznym. No, to jest nie fair. Może uda się obu strącić. Okej. Celność. Wezmę po prostu złoto. Oj. Mój ulubiony przeciwnik, awokado. Wykorzystam miksturę, żeby mieć problem z głowy. Rzuć sztyletem. Z bandażami i tinkszą? Czemu nie?
Możemy jakąś kartę wyrzucić, ale to bez sensu, gdyż to jest talia, którą sami stworzyliśmy. Praca nóg ze wszystkimi kartami blokującymi, jakie mamy. Bardzo dobre. Relikwia akurat niekoniecznie. Żadna z tych relikwii nie jest użyteczna. Zamrożone jaja ma potencjał, ale no, to jest tylko potencjał. Sekretny ruch. Już. Dobra, bring it on. Badanie proste. Zwój ninja. Zajebiście. Marazm. No. Akurat. Zawsze możemy to zagrać. A czy zawsze? Nie zawsze chcemy. Jednak na niektórych przeciwników no ta karta będzie mile widziana. Nie, nie będziemy. Zakłócać naszego rytmu. Możemy zrobić mamori, żeby sobie. No. Że przejść przez to niefortunne wydarzenie bez straty czegokolwiek. Książka. Oj, pomyłka. Kurde. Nasze obrażenia są naprawdę zajebiste. Lalka duwu. Czyli praktycznie jeden do siły. Może być. Impuls. I nawałnica ostrzy. No ta karta zawsze... No, mam mało kart w ręce. Często po prostu po jednej. Ale impuls co innego. Mam praktycznie same umiejętności. Prawie. Bo tą kartę trzeba koniecznie ulepszyć. Usunięta gałąź. Nie. Absolutnie. Z nożami. Ha.
Kurna, 30 obrażeń w drugiej turze nożami. Podobna sytuacja. Nie chcemy nic z tego. Ulepszamy impuls. Impuls. Odmów zabójca razy 2. Taniec ostrze razy 2. W sumie wystarczyło tylko taniec ostrze. I znowu, my tych kart nie potrzebujemy. Paradoksalnie. Noże zadają więcej obrażeń. Możemy pozbyć się karty stali. Znowu to samo wytłumaczenie. Wybraliśmy każdą kartę, więc no, bez sensu jest teraz się ich pozbywać. Jeszcze jedna elita. Let's go. Sekretny ruch, co możemy wyciągnąć? Skupienie razy 2. Impuls. Skupienie razy 2. Dodatkowe 2 energii. To nic wielkiego. Kurde no. Talia wymiata po prostu. Adrenalina. To co innego. Eksplozja zwłok, alchemizacja też niezły, ale adrenalina no... Nie ma o czym mówić. Ulepszamy co? Celność, tańce ostrzy. Przygotowanie. Szklany nóż. Więcej obrażeń. Wolę sobie smugę zostawić na kolejną turę. W sumie nie chcę teraz tego zagrywać. Dwa razy smuga, dwa razy skupienie. Impuls. Sekretny ruch. Skupienie. Smuga. Mam praktycznie barykadę. Cztery tury. 5. Może zadaję 30 obrażeń.
Oj, ta zapieczętowana talia spowodowała, że to moje mini wyzwanie stało się banalnie proste. Cóż, przynajmniej mam frajdę. Po widok. I... Sozu. 5 energii. Mogę także aktywować dostęp do czwartego aktu. Bez tego po prostu walka się skończy na dwóch bossach. W akcie trzecim mamy impuls adrenalina i smuga dwa razy. Co nie było w ogóle potrzebne. Wieczna agonia. Karta za zero. Darmowe obrażenia. Ulepszona. Oczywiście, rzadki artefakt. Gdy wyciągniemy impuls. Więcej noży. Ups. Nieważne. Akurat bezużyteczna relikwia. Szepty z tyłu głowy. Utrać maksymalne zdrowie. Właśnie z kolcami, no to trochę mniej wesoła kompania. Trzeba uzbierać zapas bloku przed atakiem. Mi się udało. Easy. Jeszcze jedna smuga. Albo seria uników plus. Wydaje mi się, że z powidokiem i smugami weźmiemy jeszcze jedną. Dla jeszcze większej spójności. Błysk stali. Darmowa karta, dobiera karty, osobny wachlarz. Lody. Nadmiar energii zostaje na inną turę. Śmienicie. Znowu nie ma co usuwać. Weźmiemy sobie Akabeko. Nasza talia jest jeszcze lepsza niż była. Impuls. Dwie smugi. Zdublowane. W zasadzie nageneruje tylko blok.
O, i dupa. Jeszcze przydałaby się apteczka. Żeby talia mogła się kręcić w nieskończoność. Sekretny ruch. Czy możemy dwie karty odrzucić? Możemy. Tak? Nie. Możemy kartą wyładowanie, a to jest atak, nie możemy go dobrać w ten sposób. To weźmiemy skupienie. No tak, oczywiście. Po co ono jest? Stop, he's already dead. Siedem tur. Barykady. I nóż za 30. Cyrkiele. O, bardzo zabawne. Bardzo zabawne. Kolejna karta do ulepszenia. Po widok w startowej ręce. Niezłe. Tańce ostrzy. Z dwoma celnościami nóż zadaje 15 obrażeń, więc to jest dodatkowe 15 obrażeń. Po widok startowej ręce wydaje mi się bezpieczne wyjście. Bezpieczne wyjście. No i bączek się kręci, kręci, kręci. To nie opłaca się tego nie rzucić na bossa. Tori, za prosto to wszystko jest. Nie potrzebujemy tych kart. Można wziąć alchemizację tak po prostu. Zabutelkowany grom, jakby tego było mało. Możemy wstawić w startowie ręce skupienie. To lepsze niż adrenalina. A propos. No dobra, wystarczy. Nadmiernej energii przechodzi na kolejną turę.
Teraz się zorientowałem, że mam przecież Sozu. Więc alchemizacja jest bezużyteczną kartą. Oj. Nie jestem w stanie już się czegoś pomyśleć, na to wygląda. Proszę, hit me. Wystarczy. Naprawdę genialne. To daje nam po prostu dodatkowy blok, więc tylko w ten cel to gram. Pozamiatane. Antyczna moneta. Jeszcze jedna adrenalina. Tutaj bezbarwną kartę. Szybkie uderzenie. Karta za zero. Jedyny problem dla Italii. Pożerać czasu. Może być to nasz drugi boss. Wtedy trzeba będzie faktycznie się pogłowić trochę, jak wygrać. Sama filozofia, nie potrzebujemy tych kart. Jeszcze jedna potoza. Weźmy relikwię, kotwica, mechanizm. Czy coś jeszcze? Z plecy można równie dobrze wziąć. Darmowa karta. Wykuj. Celność. Thank you.
Nie będę się przejmował zagrywaniem bądź niezagrywaniem mocy. Organizacja. Jest na tyle prostolinijna, że nie mam co komentować. Teraz chwila prawdy. Okej, okay. To nie był pożar czasu. Możemy odpalić miksturę rytuału. Impuls. Niezła pierwsza tura. Zagraliśmy większość mocy. Tak, może zdańczyć się jeszcze obrażeń. Mam 4 tury barykady. O, i oszołomienie. Co, mieliśmy teraz szczęścia. Niewielu wrogów nam zakłóciło trasę bączka kartami stanu. Może między innymi dlatego, że ginęli błyskawicznie. Ale nie mnie to oceniać. Okej. Okay. Zerowo. Następnym razem spróbujemy to samo wyzwanie bez zapieczętowanej talii. Zobaczymy, jak znacznie trudniej będzie. Ale widzimy, jak można skonstruować talię wokół tej relikwii. Wszystkie karty kosztujące 0, karty pozwalające odrzucić zbędne karty. No, plus fakt, że mieliśmy bardzo dużo synergii z nożami, która była naszym głównym źródłem obrażeń. Ale talia naprawdę śmigała. Okej, okay, to było na tyle. Zobaczymy jeszcze naszą punktację. Pokonaj elitę bez odniesienia obrażeń, 12. Pokonano 3 bossów bez odniesienia obrażeń. Lepiej niż perfekcyjnie.